Cześć. Cześć. Nie znamy się. No nie. Paweł, jestem ojcem Julki. A ty? Kocham cię, odkąd cię poznałem, o nikim innym nie myślę. Nie odrywa od ciebie oczu, jest zakochany po uszy. Dlatego muszę to zakończyć. Wyjdziesz za mnie? Nikola, zostań moją żoną, chcesz? Kocham cię, proszę cię, zostań. Nie mogę, przepraszam. Chciałem zapytać, Marysiu, czy za mnie wyjdziesz? Ale nie da się ukryć, że Paweł zawsze będzie jej pierwszą miłością. W miejscu jest sporo chętnych, dlatego wiem, że muszę dać z siebie wszystko, żeby nie nawalić. Zostawcie mnie spokojnie! Czy ty masz jakiś problem z tym pacjentem? Woli. A podejrzewam zapalenie wyrostka. Zapieprzam! Po to, żeby ta rodzina miała co żreć i żebyś miała na swoje pieprzone paciki. Nie. Ja mówiłam ci, że oni są nienormalni! No wyjdźcie stąd! Nie no, pani myśli, że ja mam czas, żeby latać po korytarzach i wycierać klamki jakiegoś doktorzyny? Dobra, wracaj, Nodzio. Spadaj. Słuchaj, tak możesz mówić do swoich kolegów, ale nie do mnie. Poddaj to, głupia piguła. Ej, zważaj na słowa, dobrze? Ewa, co jest? Ewa. Nie no, w porządku, chodź. Nikt nie będzie robił ze mnie złodzieja! Szpital czy przedszkole, ja się pytam. Proszę im powiedzieć. Obiecuję, nie będę przysypiała na dyżurze. Nie będę słuchać tych bzdur, jesteś naćpany. Rozumiesz? Niech pan, bo ja chcę... Proszę, zgadzaj, spokojnie. To nie jest żaden cyrk, tylko szpital. Proszę się uspokoić. Co nie się wiem, stało? Chyba ktoś panią napadł. Nie domyślała się pani, że ma żonę? A pani domyślała się, że ma kochankę? Spłać ten dług, dojdź do siebie, pozałatwiaj wszystkie sprawy i wracaj do pracy. Pracujesz w klubie nocnym. A w jakim charakterze, że tak powiem? Ja nie jestem na sprzedaż. Bierz te badyle i wynoś się. Pani jest taka młoda i dobra, tak się pani przejmuje. Spójrz na mnie. Spokojnie. O Jezu. Siostro, wszystko w porządku? No. Konrad, co ty wyprawiasz? Ochrona nie jest. Teraz ja mówię. Gdyby naczelna nie była na urlopie, to by dała panu doktorowi popalić. Złożę na panią skargę. Jedna noga nabyła, ja się powtarzać nie lubię. Do widzenia. Jak ja złożę na panią skargę, pani doktor, to może się dla pani bardzo źle skończyć. Się. Kochanie, no i zrób coś z tym dekoldem, bo pacjentom ciśnienie skacze. Szybko! Jezu, Ela! Co się stało? Eluniu, kochanie! Eluś! Cholera jasna, no! Pani Anno! Słyszy mnie pani? Michał! Michał! Ja też ci chciałam podziękować. Kawał dobrej roboty, dziękuję. A ja chcę zostać z tobą, tatusiu. A pani co tu robi? Podsłuchuje? Ja tu pracuję. Czy ja umrę? Myślę, że skoro będzie dobrze. Ja niech pani nie płacze! Moda, styl, talent, targowisko próżności, twarde zasady gry. Nazywam się Marcelina Zawadzka i witam Was w pierwszym polskim talent show o modzie i projektowaniu. Przed nami 12 tygodni wielkich emocji. Rywalizacja o wielką wygraną, walka ze słabościami, tragedia porażki, ale i smak zwycięstwa. Ale się cieszę, dziękuję bardzo. Nie wierzę, że to robię. Szukamy najlepszych początkujących projektantów mody. Życie tego, kto wygra nasz program, odmieni się już na zawsze. Pokazy, wywiady, sesje zdjęciowe, sława i blichtr. To będzie jego codzienność. 12 tygodni, 12 projektantów, 3 gniewnych ludzi w jury, 1 zwycięzca. 3, 2, 1, projektanci na start! Proszę Państwa, witamy w Dobranoc ATM. To jest nasz codzienny program nadawany raz w tygodniu. Dobranoc ATM to wyjątkowi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Witam Was, cześć. Mariuszka. Dzień dobry. Dzień dobry. A także technologia, kuchnia, halo, halo, magia, pogoda, reportaże terenowe,
wkrótce w ATM Rozrywka.